Uchwyciłem się tej myśli i w sercu błagałem: Jezusie, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, który jestem w otchłani goryczy skrępowany wiecznymi łańcuchami śmierci. Mówi się, że my, Mormoni, święci w dniach ostatnich, nie modlimy się do Pana Jezusa. To znaczy, powiem tak, modlimy się do Niego, tak? To znaczy, ten akt, słowa kierowane do Niego nie nazywamy modlitwą. Co to jest modlitwa w Kościele Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich? To jest wszystko to, co mówimy do Ojca, który jest w niebie, tak? I słuchanie, wsłuchanie w Jego słowo, czytanie Pism Świętych, medytowanie, to jest modlitwa, tak? Czyli to jest to, co jest między nami a Ojcem w niebie. Natomiast jeżeli chodzi o dwie pozostałe osoby Boskiej Trójcy, jeżeli chodzi o Pana Jezusa, jeżeli chodzi o Chrystusa, tak? I Ducha Świętego, jak najbardziej adresujemy ich, zwracamy się do nich, ale po prostu w nomenklaturze, tak, w słownictwie naszej wiary, te rozmowy, czy to mówienie do nich, czy słuchanie ich, nie nazywamy tego modlitwą. O to chodzi. Ale jak najbardziej adresujemy swoje słowa do Pana Jezusa, adresujemy do Ducha Świętego. Z tym ostatnim bym uważał. Trzecia osoba Boskiej Trójcy to jest osoba, do której warto zwrócić się o pomoc, wezwać do Niego, tak zwana suplikacja, tak, do Ducha Świętego. Jest coś takiego u nas, tylko że, czyli takie wezwanie, tak, Duchu Święty, pomóż, przyjdź, wesprzyj, ale uwaga. Do moich braci i siostry, słuchajcie, nie zagadujcie Ducha Świętego, akurat to jest ta osoba Trójcy Świętej, gdzie raczej mamy słuchać, a nie do niej mówić. Natomiast jeżeli chodzi o Pana Jezusa, traktujcie go jako Boga, brata i przyjaciela. A więc ta modlitwa, użyję takiego ogólnochrześcijańskiego określenia, do Pana Jezusa, niech będzie rozmową, jak naprawdę z kimś, na relacji, z kim wam zależy. A on zawsze chętnie pomoże. On zawsze chętnie pomoże. On idzie zawsze z Duchem Świętym w sukurs wam, w pomoc. I nad tym wszystkim czuwa Ojciec, który jest w niebie. I dopomoże w najtrudniejszej chwili, o czym daje świadectwo w święte i nieskalane imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.